Braci. Następny przystanek. Metro Natolina. Metro Natolina, ale na zadupiu Warszawy, proszę Państwa. Przez niepunktualność, nierzetelność kierowców MZK, nawet zahaczyłyśmy o kobietę, która też zagubiona i przeoczyła autobus, bo jechał jakiś lewy do zajezdni i po prostu będzie czekała, koczowała na przystanku. Sytuacja patowa. Oczywiście, że tylko w Warszawie, ale jak ludzie są nieuczciwi, nieuczciwi, nierzetelni w pracy, taki o dziady gadę jeździ i tam fochy robi, kierowca, kaszle, niezadowolony, moherowy, no to gdzie my, co my, do czego dojdziemy, proszę Państwa, w tym kraju? Przecież wiadomo, że wszyscy kradną, przecież wiadomo, że wszyscy oszukują, kręcą, jak tylko jest okazja oczywiście. A mówią, że nie, no to tak mówić i wybierać się w kościele, no to można. Dlaczego to Świadkowie Jehowy jakoś tak super przykład dawali? Dobry, że każdy chciał mieć ich w pracy. No, no widzisz to, pracy. W pracy teraz jest, są firmy prywatne. Jest kręcenie, kombinowanie, oszukiwanie. No, taka sytuacja. I strasznie boją się inwigilacji takiej, że co się może wyda. Dziadyki boją się. Źle jeżdżą, niepunktualni, wcale ich nie ma. Plotkują na pętlach, bo to będzie Państwa ta starność, o której mówiłyśmy, moherowość. To po pierwsze, po drugie, autorytarność, że chce mieć, że chce być. To jest choroba współczesnego świata, diablego. Świat gadów, proszę Państwa, świat gadów, czyli człowiek uwsteczniony. Nie wiedząc, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, proszę Państwa. Grzęźnie to wszystko, na przykład jak efekt cieplarniany. Hitlera ktoś wymyślił, proszę Państwa. No straszne cierpienia. Ludzie sobie zafundowali straszne cierpienia. Oczywiście pomnożyli Wasze modlitwy. Nie wysłucham Was, bo na Waszych rękach pełno jest krwi. Choćbyście... Nie wiadomo, jakie te pałace pobudowali. Nie wysłucham Was, bo na Waszych rękach pełno jest krwi. Metro Natolin.